Kampus. Kampus. Jaja w kuchni. Witajcie kochani, to są Jaja w kuchni. Ja się nazywam Marcin Kutz i jestem tutaj, żeby powiedzieć wam, że już czwarty tydzień z rzędu trwa audycja z serii Gastro w czasach zarazy. Nie wiem, czy możecie mnie widzieć na transmisji na żywo, bo kamery nasze zwariowały i w ogóle nas nie pokazują. Może to i dobrze, bo już wyglądamy po tych 4 tygodniach zamknięcia w domach jak Czubaka, przynajmniej ja tak wyglądam. A po raz kolejny muszę wam powiedzieć, że mamy przesrane i mamy przesrane coraz bardziej. My, mówię, gastronomia i wszystko, co się wokół gastronomii dzieje. A dzieją się rzeczy dosyć nieciekawe, bo widzę, że transmisja się włączyła. Dzień dobry, uszanowanko wszystkim. Maciek z Włoch, najlepszy realizator na świecie, włączył tę transmisję. Brawo, Maćku, dziękuję ci bardzo. Więc jeszcze raz witam wszystkich widzów tym razem naszej transmisji na Facebooku. No jest coraz gorzej. Czwarty tydzień z rzędu spotykamy się z gośćmi tylko i wyłącznie telefonicznie. Dzisiaj oczywiście też tak będzie. Dzisiaj będziemy wam grali dużo piosenek. No i z racji tego, że dzieją się rzeczy bardzo nieprzyjemne, jest coraz smutniej i coraz gorzej w zasadzie. Stwierdziłem, wychodząc dzisiaj z samochodu pod naszą redakcją, patrząc w niebo, że jest jedna piosenka, która idealnie pasuje do tego, co się dzieje, i myślę, że ona, może ona i tylko ona, poprawi wam humor. Dziś jest pełnia. Się iskry. Ty masz sobie ogień, ja mam niezłe pomysły. Jak umilić nam czas, taką noc jak ta. Wypełnia szczęścia, nie przeszła koło nosa. Dziś zabieram cię na małą wycieczkę. Weź ze sobą pen, bo będzie go troszeczkę brakować. Tam, gdzie lecimy za chwilę. Zamknij oczy i tyle. Dziś się spełnia. Dziś się spełnia. Każde życzenie się spełnia. Każde życzenie się spełnia. Dziś się spełnia. Osiągamy stan nieważkości. Rozluźnij mięśnie, usztywnij kości, bo za moment lądujemy na płycie winylowej, imprezowej, a czasami lotniskowej. Mega jam, rozkręca się powoli. Czuj się jak u siebie i używaj do woli. Goście mają kształty nieco dziwaczne, ale to nie szkodzi, zaraz się zacznie. Dziś się spełnia. Dziś się spełnia. Życzenie się spełnia. Każde życzenie się spełnia. Dziś się spełnia. Otwiera się kokon, to DJ Moon i jego srebrny gramofon. Schodzą się z kapelą, co przybyła tu z Marsa. Robi się gorąco, kończy się farsa. Funkujący kosmici jadą na całego, daleko od starego przyciągania ziemskiego. Koleżanka nie gotowa na taką jechankę. W pełni rozumiem koleżankę. Dziś się spełnia. Dziś się spełnia. Życzenie się spełnia. Każde życzenie się spełnia. Dziś się spełnia. Dziś się spełnia. Życzenie się spełnia.
Jaja w kuchni. Tak, dokładnie, moi drodzy, to są jaja w kuchni. Może ja mam dzisiaj taką energię, sympatyczne panie nauczycielki TVP, których nie wolno hejtować, bo ich oszukali. Ale chodzi o to, żeby gastronomii pomóc. I ja dzwonię do tych ludzi z tej gastronomii i pytam, jak pomóc. I na linii jest Monika Mazak z legendarnego klubu Spatif. Halo, halo. Cześć. Cześć, bardzo się cieszę, że się słyszymy. Chciałem zadać ci pytanie, jak Spatif sobie radzi w tych nieciekawych czasach? No słuchaj, no jest super ciężko, ale to każdy wie. Szukamy oczywiście rozwiązań, żeby utrzymać nasz ten legendarny Spatif razem w naszym założeniu na najbliższe 100 lat. A Spatif to ludzie. Nasi pracownicy to muzycy, to wszyscy nasi dostawcy. Chcemy o każdego zadbać, a rozwiązania, jakich poszukaliśmy, to zrzutka. Tak jest. Czyli wszyscy nasi sympatycy mogą kupić sobie u nas voucher, który będą mogli zrealizować już po otwarciu klubu. Zarówno na koncert, kuchnię, bar, jakąkolwiek rozrywkę i formę sobie wymyślą. A druga opcja to cateringi. Okay. Szczególnie teraz w okresie przedświątecznym uruchomiliśmy zestawy. Zresztą pyszne i atrakcyjne. Więc wszyscy nasi sympatycy naszej kuchni mogą sobie zamówić nasze dania pod drzwi. A czy przed Wielkanocą jest jakiś deadline? Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest deadline. Jakaś graniczna godzina, graniczny dzień, kiedy trzeba składać zamówienia związane właśnie z tymi zestawami wielkanocnymi? Tak, tak, jest taki dzień i to jest czwartek. Okay. Czyli do czwartku, do wieczora można składać zamówienia. A w niedzielę, nie, przepraszam, a w sobotę przedświąteczną rozwozimy je do waszych domów. Doskonale, czyli tak naprawdę jesteście jak święconka. Przywozicie już poświęcone, mam nadzieję. Oczywiście, oczywiście. Bardzo się cieszę, no i też jednocześnie jest mi dosyć przykro, bo dostałem dopiero co złotą kartę z Spatifu i jeszcze nie udało mi się użyć, więc nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł przyjść i się chwalić, że jestem VIP-em. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziesz korzystał aż do śmierci. Doskonale. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to nie będzie już wkrótce. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się mocno, a wy, nasi kochani słuchacze, wchodźcie na wszystkie social media Spatifu i patrzcie, co tam ciekawego można zamówić, bo naprawdę kuchnia w tym miejscu jest fenomenalna, wiele razy o tym pisałem i może wydaje się, że to jest miejsce tylko na balangę i szaleństwo dla inteligencji, ale można tam też cudownie napaść duszę, ale również napaść brzuszek. Dzięki, zapraszamy. Dzięki, fajnie było cię usłyszeć. Zdrowia. A teraz, moi drodzy, pewnie jeżeli interesujecie się muzyką z gatunku hip-hop i nie mówię o Jaro i Reniusis, którzy lecieli wcześniej, pewnie nie ominęła was premiera płyty Quebo na Fide, a dla tych, którzy są wyraźnie zainteresowani polskim rapem, na pewno cieszy was featuring, czyli gościnny udział artysty, który nazywa się Smarki Smark. Jak się okazało, nie jest to gościnny udział, tylko wyciągnięty, niepublikowany utwór. Okazało się, że lepiej słuchać tego nieopublikowanego utworu, gdyż ma on dużo więcej sensu niż stękanie dla dziewczyny. Smarki Smark i Kixner. Kocham, pozdrawiam. To dla byłych dziewczyn z tamtych dni, choć od dawna już nie słucha tego żadna z nich, bo od dawna wolą w radiach. La 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 la. Co jest małpy, kocham, pozdrawiam. Co jest mama małpy, wychowała mnie muzyka. Wychowała mnie mama, ale dobrze wiesz, o jakich gadam w fazach. Jak trzymać bletkę w palcach, jak zapalniczką pozbawić butelkę kapsla. Nie wpiszę tego do CV przepana. Od co piątkowego chlania do siedzenia z panną w domu. Marzenie o drogich ubraniach do rozkminiania dress code'ów. Buntu dojrzewania do znudzonych ja piszonów. Kocham, pozdrawiam wszystkich, których coś ciągnie do stolicy. Boksów w korporacji, dwa kierunki, trzy języki. I tych, którzy od edukacji woleli praktyki. Co śmieć od zaraz, kocham, pozdrawiam jeżdżących po kraju.
żyjących z imprez, którzy musieli trochę płyt wytrzeć na starej unicze. Skate, metale, punki, skinheadzi, wariaty. A ty idź zobacz, z kim siedzisz w prato. Dla byłych dziewczyn z tamtych dni, choć od dawna już nie słucha tego żadna z nich, bo od dawna wolą w radiach. La, 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 la. Co jest małpy? Kocham, pozdrawiam. Małpy. Cokolwiek, mam plan, biorę go na klatę. Przywitam papier jako 30-latek. 30-latek małpo, to nie jest pyta, ale to i tak lepiej niż jak co drugi typek. Myśleć, że staniesz się informatykiem w któryś weekend. Założysz drugie gadu-gadu albo drugi Twitter. Potem to sprzedaż, pozna sławną ci. Nie typie, marzenia, fajna sprawa. Sprawdzałem, nie działa. Inaczej twoja mama miałaby ciągle 18. Tata nie jedną 18. Ja chodziłbym skate most na kolację. Ciągle sobie mówię, zrób to, nie myśl, bo zaczniesz się cykać. Strach to lipa, siła jest w tobie. Mały chłopiec z dżungli, piek z dynki w mur. Piek, żeby go rozbruch. To dla byłych dziewczyn z tamtych dni, choć od dawna już nie słucha tego żadna z nich, bo od dawna wolą w radiach. La, 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 la. Co jest małpy? Kocham, pozdrawiam. Mam pożyczony mikrofon, na ścianie matera, są blastera USB i ponczochę zamiast pop killera. Wszystko szumi, jest za dużo, biorę to na klatę, robię za supermana. I jak dla mnie tu się wyczerpuje forma, każdy chce innej, dogadać się to katorga. Nawet Kixner zmienił brzmienie, kupił mini korga. Koniec i bomba, kto słuchał ten morda. Żołądkowa robi czystą, luksusowa żołądkową, a Skiboy robi znowu solo, daje słowo. Było mi miło mieć taką zajawkę. Było mi miło poznać ją i was wszystkich. Dla byłych dziewczyn z tamtych dni, choć od dawna już nie słucha tego żadna z nich, bo od dawna wolą w radiach. La, 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 la. Co jest małpy, małpy, małpy. Co jest małpy, małpy, małpy. To jest małpy. Małpy, małpy. Radio Campus.
Chcieliśmy pozdrowić Nuna. Mikołaj, bardzo ci dziękujemy, że robisz te 10-minutowe kawałki, bo my wtedy z Baćkiem sobie wychodzimy i możemy poplotkować o show biznesie, który teraz się dzieje. Ale wracamy do fantastycznej czwartej już audycji Gastro WCZ, bo tak to się teraz nazywa po rapersku. Na linii jest Adrian Piwko. Halo, halo? Cześć, cześć, witam. Siema, siema, pora na pola. Parę razy się widzieliśmy. Widzieliśmy się też i słyszeliśmy się w Radio Campus. Teraz niestety nie możemy się zobaczyć na żywo, ale Pora na Pola to jest takie miejsce, gdzie można zamówić fantastyczne produkty prosto od rolników, prosto od producentów. No i Adrian je wam dowiezie. No i powiedz mi, co tam ciekawego się dzieje, poza tym, że weganie atakują twoje posty na Facebooku. I słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć najpiękniejsze riposty na temat riposty w stosunku do wegan, którzy wojują, to jest boss. Także wchodźcie na Pora na Pola na Facebooku i zobaczcie. Przepraszam, że zagaduję, ale musiałem o tym powiedzieć, bo jesteś królem w tych potyczkach. A spoko, ja generalnie już dawno postanowiłem, że nie dam się terroryzować. To znaczy tak, ja szanuję jakby każdy rodzaj jedzenia, ale nie lubię tego, że często rozmawiam z jakimiś marketingowcami, oni mówią, ale unikaj na przykład w poście wrzucenia mięsa czy czegoś surowego, nie? No to tak, ale wrzuciłeś zdjęcie, na którym trzymasz owieczkę i pani zaczęła pisać, że za chwilę zaczniesz tę owieczkę zapładniać, a później będziesz kradł jej mleko. Adrian powiedział,
mogę panią zapewnić, że nie będę zapładniać tej owieczki. I pani jest ugotowana totalnie w tym momencie, ale leci dalej. Polecam bardzo, bardzo te dyskusje, bo no wiadomo, pyskówki na Facebooku w tym momencie to jest najciekawsza rzecz, jaka nam została. Ale powiedz mi, jak sobie radzisz w tym momencie, kiedy jesteś tak naprawdę, no... Czy to jest czas koniunktury? No bo tak naprawdę masz świetne produkty, kanały, no powiązania już w zasadzie, koneksje z rolnikami. Masz wszystko tak naprawdę, żeby sprzedawać fajne produkty? Czy zauważasz zwiększenie sprzedaży? To jest klęska urodzaju. Ogólnie rzecz biorąc, po prostu ten skok, który się dokonał w ciągu 3-4 tygodni, to jest pogrom. Z którym dajemy sobie radę, aczkolwiek cały czas dotrudniamy nowe osoby. To ja nie powinienem z tobą gadać teraz w zasadzie. Znaczy tak, ja nie chcę za mocno emanować tym, ale też jakby widzę miejsca, gdzie po prostu moglibyśmy robić, ja się zastanawiam po prostu, jak można wesprzeć te branże, które mają trudniej. I oczywiście z korzyścią też dla Pora na Pola, to nie chodzi o to, że po prostu szukam gdzie, bo nie mam na to, jesteśmy mega zawaleni robotą, ale szukam pomysłów, jak można wesprzeć branże, które mają trudniej, żeby była korzyść dla wszystkich stron. No i tak? Co, czy możesz być w takim razie dostawcą dla gastronomii, czy co ci chodzi po głowie? I jest tak, że już w ogóle jakby zauważyliśmy, mieliśmy dostawców, którzy na przykład dostarczali nam pierogi i do jakiejś restauracji pierogi, tak? Tu jakby mamy ten pogląd, że wiemy, że ta pani teraz nam sprzedaje 8 razy tyle, a wiemy, że gastronomii nie i ona te zmniejszone obroty jakby sobie rekompensuje tak, że w efekcie ma więcej pracy niż miała. Okay. To samo mamy z innym dostawcą, który dla nas robi jakieś wyroby gotowe, sałatki, sery. On z kolei pracował na planach filmowych, cateringi obsługiwał, więc tam mu temat jest pozamiatany, a chwilowo oczywiście on tak, dzieje. No, chyba że u Wegi albo u Konrada Niewolskiego. Puknijcie się we łby, nie dość, że robicie gówniane filmy, to jeszcze no, bawicie się z życiem ludzkim. Tutaj, o, cymbały. Przepraszam. No jasne, więc też znowu, on ma jakby to, co tam stracił, to u nas jakby nadrabia z nawiązką. Odezwał się do mnie kilka tygodni temu też znajomy, byli dostawcą makaronów do gastronomii. Nie wiem, ile im naprawiliśmy jakby sytuację, ale dostarczają do nas, robimy im jakiś obrót, to fajnie działa. Czyli jakby... w zasadzie Pora na Pola jest takim silnikiem, który napędza dostawców, którzy w zasadzie w tym momencie nie mają takiego, no nie mają, nie wiem, podejścia takiego, żebym ja do nich zadzwonił, bo po prostu zwyczajnie ich nie znam, ale gdzieś pośrednio stracili obroty, więc wy przyjęliście na siebie tę tutaj moc. No to brawo, proszę pana, bardzo mi się to podoba. No dokładnie, ja wiem oczywiście, że my nie zrobimy takiego obrotu, jak ktoś miał 15 restauracji i dostarcza. No tak. Ale jakby na pewno jesteśmy w stanie, ja wiem, że jakby jest dużo dostawców gastronomii, czy nawet producentów gastronomii, którzy mają też swoje wyroby i po prostu widzę tutaj miejsce, my byliśmy teraz te 2 tygodnie zawaleni, ale już się odkopujemy i ja widzę miejsce, żeby po świętach zrobić szybką ścieżkę dla takich dostawców. Mówię szybką ścieżkę, bo nam przeważnie jakby dogadanie się z jakimś producentem, zrobienie jakiegoś testu logistycznego schodzi miesiąc, ale jakby jesteśmy w stanie zrobić taką szybką, fajną ścieżkę. Ja w Wielkanoc na przykład nie mam nic do roboty, więc mogę usiąść i popracować. I myślę, że fajnie by było, jakby na przykład dostawcy ciast czy pieczywa dla gastronomii dobrego, oczywiście mówimy o tym takim mega jakościowym produkcie, odzywali się do nas i na pewno możemy razem podziałać, zrobimy szybkie wdrożenie na naszą platformę i byśmy mogli po świętach trochę popracować po prostu razem. Super. Wydaje mi się, że to mógłby być fajna rzecz. Czyli jeszcze raz mówimy, jeżeli jesteś producentem ciast, pierogów, pieczywa, jeżeli robisz po prostu jakościowy produkt, ze względu na to, co się dzieje, twoje obroty spadają, odzywaj się, czy to bezpośrednio do Pora na Pola, czy do mnie gdzieś na moje social media, ja w kuchni, czy do Radia Campus, przekierujemy, połączymy i miejmy nadzieję, że uda nam się pomóc. Bardzo się cieszę, że się zdzwoniliśmy. Powiedz mi, jak idzie kwestia wypuszczania akcji, bo to chyba cały czas trwa. Znaczy wiesz co, to akurat w sumie zbieg okoliczności, bo faktycznie rok temu spotkaliśmy się głównie w tym celu, o tym głównie rozmawialiśmy, a teraz po prostu
po roku robimy drugi raz. No mhm. I to akurat biegło, robimy to jakby od 2 tygodni. Okej. Okay. Czyli jakby robimy drugą rundę, trwa to już tam ponad 2 tygodnie od 18 marca. Mhm. No, wystartowało w takim momencie, że mhm. powiedzmy nie jest to idealny moment na inwestycje, ale ogólnie, może tak, rynek inwestycyjny jest w zapaści, no aczkolwiek uważam, że jeżeli coś teraz inwestować, no to w żywność z dostawą do domu. Okay. W sensie, to jest ten moment, gdy jakby jesteśmy na fali. Bardzo się cieszę i myślę, że jest to taki biznes, który warto wspierać, bo z jednej strony raz, że jest to, że chodzi tutaj o jakościowe produkty, a nie o obchanie międzynarodowym korporacjom w kieszenie pieniędzy, tylko o wsparcie rolników lokalnych, naszych tutaj producentów. No i też to, że okazuje się, że bardzo fajnie dzięki temu możesz pomagać tym dostawcom dla gastronomii, o których myślę też mówimy za mało. Bardzo dziękuję, że udało nam się porozmawiać, a wy wchodźcie na Pora na Pola na Facebooku, na Instagramie, oczywiście też na stronę poranapola.pl i patrzcie, co tam się dzieje, bo możecie tak naprawdę pomóc komuś. Bardzo dziękuję, Adrian Piwko. Wyciągnie nam trochę sklep, ale nadrobimy zaległości. Okej. Dziękuję ci i mam nadzieję, że wkrótce do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo. Na razie, cześć. To jest audycja Gastro WCZ. Tak stwierdziłem, że w czasach zarazy to już jest tak zgrany i cheesy temat, więc teraz będziemy po rapersku się nazywać. I z okazji 18-lecia wydania albumu, który naprawdę był fantastyczny. Ja pamiętam, że posłuchałem pierwszego singla, którego zaraz zagramy, będąc na korytarzu w liceum i mnie po młodzieżowemu mówiąc zabrało. 18 lat temu wyszła muzyka klasyczna, PZ Nun. Refleksje teraz. Ej, słuchaj. Jakiś czas temu światło zgasło, znów nie mogę zasnąć. Potrzebny mi jest relaks jak Margaret Aston. Lasną teraz miasto ściera wartość własną. Dziś wybieram fiasko. Gdzieś za oknem słychać dziś już ostatni klakson. Ciężko oprzeć się romansom. Gdzieś zniknęła moja nimfa i gra ze mną ikra szansą. Jest alkohol w ikrach. Zasłoń okno i niech bit gra niby nic. Gdyby szczyt emocji wyblak, zanim stanie siwy świt i ze mną wygra. Do błędu się nie przyznasz, nie mam na co liczyć. Zabije mnie arytmia, przy mnie porwie rytm ulicy. Dzisiaj myślę o tych, których przy mnie nie ma. Przydałby się jakiś melanż, nie ma rap na temat wad naszego pokolenia. Rap nas porwał, świata obraz w moich oczach. To zwierzęcy folwark i nie mogę spać po nocach. Świat na pokaz, kwit w walizkach. Każdy z nas jak Larry Flint to mały skandalista. Psychika czysta jak kryształ, uczucia bez obel. Czy to już ludzie z przeszłości spacerują po mej głowie? To co ludzie są przy nas, wyżej jesteś to więcej trzymasz. Masz przewagę to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, bo co ludzie są przy nas. Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Ej, słuchaj. Topi się asfalt, mam już dosyć miasta. Oglądam zdjęcia poupychane gdzieś po szafkach i szukam szczęścia w roztrzaskanych pięściach. Falstart, może bym miał świat, gdybym zechciał. Gdybym życie brać, zastaw przestał. Dziś topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin. Kolejna lekcja różnic, raperzy nie są równi. Wiem, dzisiaj jak przeżyć wiem, lecz to żadna sztuka. Coś nie fair, to przez was już nie umiem ufać. Ej, słuchaj, kryptole już twój pieprzony cynizm. Po co ludzie są przy nas i po co my jesteśmy przy nich? Kto z kim trzyma i kogo możesz mieć przy sobie, prosty finał. Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek. Po co ludzie są przy nas, wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Po co ludzie są przy nas, wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Ej, słuchaj. Wyżej
jesteś, to więcej masz przewagę. To pociągaj ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć w oczy, bo inaczej spadniesz. Nie będziesz mógł spać w nocy. Każdy z nas jak Larry Flip to mały skrat, ale start do błędu się nie przyznasz. Nie mam na co liczyć. Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek. Ej, słuchaj, jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. Dokładnie, to jest audycja Gastro WCZ. I czy oddział Wilanów jest na linii? Janek Paszkowski, halo, halo? Halo, 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 halo? Halo, halo, Janku, czy się słyszymy? To jest taki moment. Halo! Czy halo. Pan mnie słyszy? Jestem. Podaję hasło Okoń. Janek Paszkowski jest na linii. Halo, halo. Halo, halo, jestem. WCZ. WCZ. Słuchaj, powiedz, co tam słychać w miasteczku Wilanów? No miasteczko żyje swoim życiem tak jest naprawdę. Tak, słyszałem, że wszyscy wyszli na spacery i będzie tam ognisko choroby. Za chwilę będzie trzeba kordonem otoczyć i całe życie będzie się odbywało w wyciskarce do soku. Czy to prawda? Tak. Mamy też szczęście, słuchaj, że mamy wyciskarkę centralnie przed naszą witryną, więc widzimy centrum życia wilanowskiego. Mhm. No tak, chodzą tłumnie ludzie, chociaż teraz już ostatnio w ten weekend było znacznie mniej ludzi, chociaż tydzień temu to była tragedia, bo było tych ludzi normalnie, jako to był taki typowy weekend. Tak, wiosenny weekend, no to słyszałem, że no wiesz co, ja mieszkam w centrum i ja widzę po prostu, że centrum w tym momencie wygląda jak większość dzielnic ościennych zazwyczaj, że wszyscy siedzą w centrum, a tam jest pusto i w tym momencie u mnie są miejsca parkingowe wolne, nikogo nie ma, więc ja jestem w najlepszym miejscu, gdzie to można. Powiedz proszę naszym słuchaczom, co ty tam prowadzisz, poza tym, że witryna wychodzi na najbrzydszy kościół na świecie. Słuchaj, no tak, jakby otwieraliśmy jotkę z myślą o tym, że zrobimy fajną kuchnię autorską. Uh-huh. Połączenia nietypowe gdzieś tam wynikające z mojej dziwnej głowy i moich pomysłów. Gdzieś tam nas wilanowianie skategoryzowali, jest trudne słowo, jakoś śniadaniownie i żeśmy wypromowali się mocno na francuskach francuskich. No więc my zrobimy całodniowe śniadania, robimy lunche, kolacje i taką kuchnię autorską. Więc tak, no, sprzedajemy ludziom to, co robimy w 100% z serca, nie? Jak to się odbywa? Czy jest dowóz, czy odbiór własny, czy to jest tylko sprofilowane właśnie na dzielnicę? Jak to wygląda? Nie, jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszystkie dzielnice Warszawy i tu ku naszej wielkiej radości w tym ciężkim czasie jakby dowozimy do całej Warszawy. Ostatnio żeśmy mieli zamówienia z Bemowa, z Żoliborza, z Bielan, więc to jest też sytuacja dla nas mega, mega nowa, bo do tej pory nie mieliśmy dostaw. Jakby opieraliśmy się tylko na wynosach z odbiorem własnym, natomiast no, sytuacja trochę wymusiła na nas wprowadzenie tych dowozów. No, cały czas sceptycznie trochę, nazwijmy to, podchodziliśmy do współpracy z różnego rodzaju przewoźnikami typu Uber Eats i tak dalej, ponieważ no, jakby marża, którą oni narzucają, jest czasami horrendalna. No właśnie, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. No, w Wolcie dochodzi czasami do 30%. Nie dostaliśmy w zasadzie żadnej odpowiedzi i tak jak słyszę, widzę to odpowiedź rynku i to nie tylko w Polsce, bo ostatnio udostępniałem nawet artykuł z magazynu Iter.com, w którym mówią, że w Nowym Jorku dzieją się dokładnie te same rzeczy, które dzieją się w Warszawie. Po prostu restauratorzy zmuszeni do tego, żeby działać na dostawach, zaczynają organizować własne dostawy, no bo marża jest zabójstwem. To jest prawda niestety jakby myśmy się tego wystrzegali od zawsze, bo w momencie, kiedy no, my nie mamy wysokich cen gdzieś tam, gdzie za dostaw francuskiego czy śniadanie płaci się 20 zł powiedzmy, no to marża 30% to jest już totalnie nieopłacalne dla nas w tym momencie, więc to, co się wydarzyło w tym momencie i ten cały dziwny czas epidemii, no trochę wymusił na nas jakby wprowadzenie dostaw własnych. No my mieliśmy też mega szczęście, że gdzieś tam ludzie, którzy z nami współpracują, wyrazili chęć pomocy. Gdzieś tam brat naszego kucharza też stwierdził, że nam pomoże. Ja też za sterami jako właściciel często jeżdżę. Więc mamy własną dostawę, własne dowozy. I tak jak powiedziałem, no cała Warszawa od nas zamawia. Ostatnio jechaliśmy na Bemową, mamy zamówienia z Stawki Kępy, z Bielan.
więc dowieziemy wam też również do kampusa tutaj przy na Starym Mieście. No jeździmy, no to jest taka nowość dla nas, bo do tej pory przez ponad rok jak działamy, nie mieliśmy żadnego tego typu działalności, jeżeli chodzi o dostawy, teraz to robimy. No i to nas ratuje tak naprawdę, bo no, nie ma innej możliwości. Czy jakieś specjalne wielkanocne potrawy się pojawią do zamówienia? Powiem tak, jakby mieliśmy bardzo dużo pytań w tym temacie, czy robimy, ale mówiąc kolokwialnie, zostawiamy ten temat tutaj konkurencji, czy też jak to nazwę, znajomym po fachu, bo też w miasteczku działa kilka punktów, które ogłosiły, że wprowadzają takie oferty. Stwierdziliśmy, że dobra, zostawimy ten temat jakby w spokoju i na Wielkanoc nic niestety ku naszym oczekiwaniom naszych gości niestety nie robimy. Więc jakby zamykamy się w formie naszych śniadań, naszej kuchni autorskiej, lunchy i kolacji. Więc jakby wielkanocnej oferty nie mamy. Nie boisz się, że ze względu na to, że tak wiele osób może wejść do kościoła, nie możesz z własną żoną iść za rękę po ulicy, nie możesz wejść do lasu, ale możesz 50 osób wejść do kościoła, boisz się, że ci wszyscy zakaszleni ludzie, zaindoktrynowani tymi chorymi pomysłami chorych ludzi, przyjdą nakaszleć wam na wasze tosty? Całe szczęście uruchomiliśmy taki odbiór jakby zamówień z odbiorem osobistym, że tak powiem, przez okienko, okay. Gdzieś tam mamy pleki zamontowane, żeby się ustrzec przed tego typu akcjami, ale tak, no to jest prawda, jakby no widzimy, co się dzieje. Chociaż nie, no powiem szczerze, że naprawdę odkąd jest cała epidemia i zakaz wychodzenia z domu, no to w niedzielę jakby tych ludzi jest mniej, bo tak do tej pory to z ręką na sercu, jak niedziela była, msza się kończyła, to ze świątyni wychodziło dobre tyle ludzi, co po koncercie ACDC na przykład ze Stadionu Narodowego. Miejmy nadzieję, że dożyjemy do tych pięknych czasów, takich jak są na Zachodzie, że te miejsca, które mają dobrą akustykę, będą używane w dobrych celach i że będą tam kiedyś koncerty fajnych zespołów. No, muszę tu nadmienić, że kiedyś za swoich czasów, kiedy jeszcze byłem muzykiem, grałem tam koncert z gospelem, więc ale to było dobrze 10 lat temu, więc ta świątynia wygląda dokładnie tak samo jak teraz. No i dobrze, tak sobie ponarzekaliśmy na psychozę, która się dzieje, ale przede wszystkim wchodźcie, lajkujcie Restauracja J na Facebooku, na Instagramie. Janek Paszkowski zrobił wam coś pysznego, a chłopak naprawdę umie. No, człowiek międzynarodowej sławy, więc tak naprawdę warto sprawdzić, co on tam na tym odległym Wilanowie wyczynia. Dziękuję bardzo, że się usłyszeliśmy. A teraz, panie Maśku, jak już byliśmy w tych refleksjach, to byśmy wrócili sobie do tego fantastycznego projektu, albo inaczej, pamiętam jak 4 lata temu, czy 3, siedziałem w Pałacu Kultury na koncercie, albo inaczej, na koncercie premierowym i przeżywałem to bardzo. No, grał też wtedy nieodżałowany pan Zbigniew Wodecki i naprawdę był to fantastyczny koncert. A pamiętasz, jak płytę przyniosłem? To były czasy. No, ja mam winyl, proszę pana. Mam nawet winyl, także alkopoligamia.com bardzo pozdrawiamy. Fantastyczny projekt, albo inaczej. I z tego projektu pierwszy singiel w zasadzie. Andrzej Dąbrowski, Refleksje. Jakiś czas temu światło zgasło. Ja leżę, znów nie mogę zasnąć. Za oknem słychać już ostatni klakson. Bardzo ciężko oprzeć się romansom. Zasłoń okno i niech ten bit gra. Szansą jest alkohol w litrach. Myślę o tych, których przy mnie nie ma. Przydałby się jakiś melanż. Psychika czysta, uczucia bez obelg. Czy to ludzie z przeszłości spacerują po mej głowie? Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy.
bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Topi się asfalt, mam dosyć miasta, oglądam zdjęcia schowane w szafkach. Szukam szczęścia w rozbitych pięściach. Może bym miał świat, gdybym zechciał. Topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin. Lekcja różnic, nie jesteśmy równi. Ignoruję twój życiowy cynizm. Po co ludzie przy nas i my przy nich? Kto z kim trzyma, kogo możesz mieć przy sobie? Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek? Inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Jaja w kuchni. Ale to było dobre. Jezu, uwielbiam pierwsze albo inaczej. Praktycznie nie mogę słuchać drugiej wersji, drugiej części, ale pierwszą znam na pamięć, mam winyl i uwielbiam. Czy człowiek z czegoś takiego jak Mięsny Premium jest już na linii? Halo, halo? Halo, halo? Halo, proszę pana, czy to pan odpowiada za Mięsny Premium? Tak, oczywiście, to ja, witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Tomaszek. Ten Tomachody, weteran tej audycji, no, otwiera tyle różnych historii, różnych biznesów, że zawsze gdzieś znajdzie się moment, żeby porozmawiać. I słyszeliśmy... W lepszych czasach, w gorszych czasach zawsze rozmawiam. Zawsze są czasy na to, żeby pogadać. Tomku, sklep, który zapowiadaliśmy jakiś czas temu i w ogóle na co umawialiśmy się już wiele tygodni temu, że przyjdziesz i przez pełną godzinę będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, no tak naprawdę w końcu działa i masz bardzo fajną ofertę na Wielkanoc. Ja cię nie zagaduję i w zasadzie mów, co masz, mów, co robisz. No przecież wiesz, jak to zareklamować. No wystartowaliśmy w tą sobotę. Wiesz co, jest to sklep, tak można powiedzieć, delikatesy mięsne, które będą bardziej promowały taką ideologię Eat Better Meat. Czyli jest lepsze mięso, troszeczkę mniej, ale bardzo, bardzo jakościowe. Okej. Jak wiesz, no mamy zakład przetwórstwa mięsnego i wszystkie wyroby robimy sami. Wiesz co, bardzo mocno też się skupimy na tym, żeby ludzie po prostu sobie jedli w domu razem wspólne obiady, dzielili się tymi wspólnymi chwilami, a że dzisiejsze są czasy takie, że samo to za nas wybrało. To mamy taką kategorię jak Sunday Roast. Są to dania pieczone, które są dosyć żmudne i długie w przygotowaniu, jeżeli chce się robić to samemu. No właśnie, no i też piekarniki domowe, no to nie są piece konwekcyjne. No tak, ale później już można to, co dostaniecie od nas, bardzo fajnie przyrządzić. Szybko, można powiedzieć, że samo się robi. Samo się robi. Wchodzę na mięsnypremium.pl i jest tak, jest porketa na obiad wielkanocny, zestaw rolada z mostka cielęcego na obiad wielkanocny. K-
Kaczka konfi. No kurczę, no... Rozbef, Beef Wellington, Żurek. No mamy tego troszeczkę. Podoba mnie się to. No, zamówienia zbieramy tak naprawdę do czwartku i w piątek, w sobotę wozimy na terenie całej Warszawy i okolicznych miejscowości. O, i widzę, nawet w sklepie jest napisane, że z kodem Wielkanoc 2020 10% rabatu. Jest to wpisane nawet w sklep. Na ofertę wielkanocną, to trzeba podkreślić. Okej, a powiedz mi, czy, no bo tutaj widzę, że w pieczywie są bułki do burgerów i tak dalej, czy to są te wszystkie bułki, które są dostępne normalnie w Pogromcach Mitów na co dzień? Tak. Okej, czyli tak naprawdę można sobie złożyć kanapkę z Pogromców z tych rzeczy, co tutaj są? Tak, zaraz będą święta i po świętach i tak naprawdę już wtedy się szykujemy z nową ofertą. Będą wszystkie kanapki, które są w Pogromcach do złożenia sami w domu. No i będzie też bardzo duża oferta majówkowa, miejmy nadzieję, grillowa już nam się będzie... Właśnie wszedłem w kategorię nie mięso i zobaczyłem brak produktu. To nie jest... No tak wyszło. Może... Czyli nie jest to trolling. No dobrze, to Nie jest. No. Czyli co, do czwartku można zamawiać różne rzeczy, które tutaj robicie. No robicie je w tym zakładzie na północy Warszawy i w zasadzie od razu to się znajduje w domach ludzi, którzy zamawiają. Powiedz mi tak naprawdę, no... Co ciekawego można tutaj... Co ty byś polecał tak naprawdę na taki idealny zestaw? Na idealny zestaw, ale wielkanocny? Wielkanocny. No to ja będę bardzo mocno reklamował Beef Wellingtona. Mhm. Jest to danie, które jest spektakularne, bardzo smaczne i tak naprawdę rzadko dostępne też w restauracjach ze względu na... trudność wydania odpowiedniego wysmażenia w środku a kruchego ciasta. No jasne, ale my opracowaliśmy taką technologię, że każdy potrafi to zrobić u siebie w domu. I w tym zestawie, który tutaj jest dostępny na stronie dla 3-4 osób, jest Beef Wellington, domowy żurek. Nasz domowy żurek, tak, na zakwasie. Jest nasz sos pieczeniowy. Jest biała kiełbasa parzona do żuru, też, którą my wykonujemy. I szanowni słuchacze, to wszystko. No ale... zaśliniłem się troszeczkę. Powiedz mi, jak wygląda teraz sytuacja w Pogromcach, bo to o to też warto zapytać, bo widziałem, że Wit Szychowski, jeden z najbardziej genialnych kucharzy w Warszawie, wsiadł na swój hipsterski rower i jeździ i rozwozi. Czy to prawda? To prawda. No wspieramy się jak możemy, no wiesz. Znamy się wszyscy praktycznie w branży. Mhm. Wiadomo, ilu kucharzy zostało tak naprawdę na lodzie. No działamy na dowozach, jest co robić. Mhm. No niestety to jak była mowa w zeszłej audycji tej, no te prowizje są troszeczkę zjadające, no ale na koszty da się zarobić. I ludzi utrzymamy. Okej, świetnie. Bardzo się cieszę, że mimo tego, jakie rzeczy się dzieją, to cały czas idziecie do przodu i mam nadzieję, że jak to wszystko się skończy, to zjemy sobie wspólnie kalmara nad Wisłą i jeszcze coś dobrze pokombinujemy, żeby zakończyć sezon 2020 na grubym plusiku. No, oby tak było. Tomasz Tomaszek, Pogromcy Mitów, mięsnypremium.pl. Nowy projekt mięsnypremium.pl jest dostępny już w internetach. Wchodźcie i zamawiajcie. Do czwartku możecie składać zamówienia wielkanocne. No i pamiętajcie, jak zamawiacie, i to nie tylko w Pogromcach, gdziekolwiek byście nie zamawiali, jeżeli jest informacja, że jest własny dowóz, idźcie w tym kierunku, bo firmy, które ogarniają dowozy. Może się łatwo zamawia w aplikacji, ale tak naprawdę 30% trzeba tej korporacji oddać. A chyba lepiej zostawić te pieniądze w rękach ludzi, którzy je potrzebują, a nie
tych, którzy siedzą tam w tych wysokościowcach, jak w komediach romantycznych, w garniturach, i te młode dziewczyny tam. No, no nieważne już. Dziękuję bardzo. Tomasz Tomaszek był z nami. To była audycja Gastro WCZ. Gastro w czasach zarazy, ale teraz mówimy Gastro WCZ, bo udajemy, że jesteśmy tacy bardzo raperscy. Panie Maćku, mamy jakąś piosenkę do zagrania jeszcze? 2040 problem. Cudownie. Chciałeś, to masz. Kochani, słyszymy się za tydzień. To jest czwarta część tego dziwnego, tej dziwnej formy tej audycji, w której zazwyczaj ludzie siedzą, robimy szaleństwo, gotujemy i cieszymy się jedzeniem. Mam nadzieję, że to bardzo szybko wróci, a wytrzymajcie się, siedźcie w domu, uważajcie na głupie pomysły głupich polityków i bądźcie mądrzy, myjcie ręce, bądźcie mili dla swoich sąsiadów. Jeżeli potrzebują wasi sąsiedzi pomocy, to pomagajcie, zadzwońcie do rodziców i trzymajcie się ciepło, bo łatwo nie jest, a będzie jeszcze gorzej. Ja się nazywam Marcin Kuc, słyszymy się za tydzień, to były Jaja w Kuchni. Radio Campus. Same sztosy.